2-3 razy roku zawsze zapalone szczeli miałem. To było niezmienne przez 20-25 lat. Upływa rok, to jeszcze nie, za, nie tam, tematu, że nie byłem chory. Ale po dwóch latach, to już mi ktoś powiedział w domu. Chwileczkę, ty zawsze chodziłeś, chociaż raz na pół roku, raz na rok do lekarza, żeby uzupełnić sobie apteczki mi A ty nie chodziłeś, a mówię tak, no faktycznie nie byłem. A kiedy miałeś ostatnio zapalenie szkeli? A mówię, kurde, no społecznie dwa lata temu. I zaczął mi się, mówię, czyli to działa. Jak ja wchodziłem do, 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 do lokalu czy do knajpy, to połowa wychodziła. Ode mnie nikt nie oberwał za darmo. Bo Wszyscy mnie w mieście wiedzieli, że ja sprawę załatwiam precyzyjnie i do końca. Doszło do jego spotkania, wchodzę na tą salę, wszyscy zamarli. Podeszłem do tego kolegi i powiedziałem mu: No, a zaprosiłem Cię do rozmowy bo jakiś pozostawiłeś we mnie dobre wrażenie odnośnie do twojego myślenia czy podejścia do życia właśnie wtedy jak rozmawialiśmy u Marka podczas kolacji po turnieju Ogólnopolskim piłki nożnej Wojowników Maryi, gdzie miałem okazję zagrać, nawet strzelić jedną bramkę. To z bramka mojego życia w ćwierćfinale, więc, <grym> więc tyle. No I, i jestem też ciekawy, bo, bo wspomniałeś też na co dzień tylko powiem, że mieszkasz w Londynie, prawda? Tak. I wspomniałeś też o jakimś wcześniejszym życiu. W ogóle zastanawiam się to, dlaczego jesteś w takim miejscu, więc chyba pierwsze moje pytanie i główne jest takie. Dlaczego właśnie idziesz za Bogiem? Czemu, czemu, czemu jesteś wojownikiem Maryi? Co się stało też w twoim życiu? Że... No historia, historia mojego dojścia do momentu, w którym jestem w tej chwili, jest dosyć długa. E, jestem w Londynie i pracuję tam. E, 17 lat. Zanim to nastąpiło, no to cóż, byłem w Polsce normalnie, ale... No, powiedzmy sobie, no, te moje ścieżki związane z Panem Bogiem były dosyć odległe. Czyli wiadomo, wykonywałem te obo obowiązki, takie jak to wychowane w tradycyjnej nauce katolickiej w rodzinie, do kościółka, jasna sprawa, modlitwa ramy wieczór, zdarzała się. No ale do kościółka to oczywiście tylko po to, żeby, powiedzmy, dla rozrywki, a niekoniecznie, żeby coś mądrego z tego wynieść, prawda? Ale Słowo Boże działało, prawda? No i sytuacja była tego typu, że ja tak naprawdę bardzo się oddaliłem w kwestii przestrzegania Bożych praw. I zdałem z tego sobie sprawę, bo praktycznie miałem wszystkie przekazania od, od pierwszego do ostatniego. I to już była taka sytuacja, że no, ja w związku z tym, że bardzo byłem taki aktywny też fizycznie, no to ćwiczyłem sobie różne sprawy i moja, moje życie tak naprawdę stało u, stanie na bramkach, jakieś awanturnictwo. O właśnie, chciałem no, pytać, tak. czym się zajmowałeś. To znaczy tak. Ja generalnie moje zdobywałem pieniądze na życie poprzez, poprzez jakby to dobrze określić, tak, żeby to dobrze pokazywało poprzez wykonywanie zadań, które ktoś mi nam powiedział o coś poprosić, Czyli ktoś mówił na przykład, y, potrzebuję to, to, to i to, mhm. a ja mu mówiłem, czy dam razem mu w tym pomóc i ile to będzie kosztowało? No, więc y, nie było tutaj jakichś, powiedzmy sobie, eh, eh, jakichś granic. Oczywiście nie posuwałem się do granic y, przesadnych jakichś tego, bo raczej to się, raczej to były takie rzeczy związane no złobuzerką, powiedzmy sobie. Powiedzmy sobie, jakiś egzekutor długów, To kiedyś było takie modne i śmieszne i ekscytujące dla młodego człowieka. E, po prostu stania na bramkach, w tygodniu trening, e, piątek, sobota stania na bramkach, gdzieś tam w nocy, jeszcze po różnych agencjach. Stania, ale, ale typowo taka, taka ochrona. I takie, takim, takim rzeczami się zajmowałem. I różne, z różnymi chłopakami oczywiście się, się biegało. W różnych ekipach, różne inne rzeczy też się robiło. Wiadomo, pewno niekoniecznie, nieko, nieko, niekoniecznie po Bożemu. No liczyła się skuteczność, prawda? E, było zadanie do wykonania, należało je wykonać. No to się wykonywało i to tak, powiem sobie, trwało e, do 30 roku, 30, 33 mniej więcej roku życia. Czyli tak, tak naprawdę, żadnej konkretnej pracy, pełna swoboda, no coś tam się zrobiło od czasu, jakiejś roboty, bo tam. E, Talentami Pan Bóg obdarzą. Problem w tym, że nie, nie wykorzystywało się tych talentów e, na bożą falę. E, tylko raczej po prostu no, tak, nic nie robić i zarobić, prawda? E, tego, typu, tego, typu, tego typu sprawy. E, miałem taką zasadę, że mamy do tej pory, że miałem wrodzone poczucie sprawiedliwości. Problem w tym, że e, nie stosowałem metod bożych do tego, do, do osiągania tego typu celi. Czyli Wstawiałem y, się zawsze za kolegami, y, rozwiązywałem ich problemy, a swoich nie miałem, bo mnie już nie zaczepiano, bo to, to był już taki etap, w którym, którym pewna pozycja moja powstała y, i nie miałem problemów po prostu z, z ludźmi, z mężczyznami konkretnie, bo jak ja wchodziłem do, do, do lokalu, czy do knajpy, to połowa wychodziła. Tych, którzy wiedzieli, że mieli coś na sumienia, bo którym po prostu nie zgadzaliśmy się w pewnych rzeczach, prawda? No, ale to były takie metody, no, no przykre, niedobre rzeczy, prawda? To było absolutnie, nie było kochać bliźniego swojego jak siebie samego. No, dobrą rzeczą było to, jeśli chodzi o namiastkę jedynie, można to powiedzieć, że, że tak mówię, i tak mi wszyscy o tym mówią i pamiętają to do tej pory, że nigdy ode mnie nikt nie oberwał za darmo. Czyli jeśli ktoś tam się komuś coś przytrafił, no to musiał zasłużyć. No, kwestia sprawiedliwości to jest inna sprawa zupełnie, ale, ale to były takie rzeczy, powiedzmy sobie, no, z punktu widzenia Bożego absolutnie nie do przyjęcia. No i Pan Bóg oczywiście e, drogę, tak jak dla każdego z nas, szukał, żeby do mnie dotrzeć, albo inaczej może, e, moi kochani rodzice. Mhm. A modlili masz, się nieustannie. Masz rodzeństwo? Mam brata, mam siostrę starszych. Tak. No i mam rodziców, którzy bardzo się o mnie martwili. E, I się bardzo cały czas modlili nieustannie. To się dowiedziałem oczywiście o tym potem, jak już ja się do Pana Boga zbliżyłem, jakie to były te modlitwy, jak to cały czas było to zabieganie o, to, e, o tą moją przyszłość, żebym wreszcie e, zaczął normalnie pracować, normalnie żyć. Y, normalnie, żeby się swoje ustawiać. No i okazało się, kiedyś była taka, taka sytuacja, że siostra tam przeczytała, y, przeczytała w gazetce, była ta, taka gazetka kiedyś: Praca i życie za granicą, że jest praca y, kieros na kierowcę autobusu w Londynie. Y, ja miałem taką, taką, taką mam y, pasję. Bardzo lubiłem zawsze jeździć samochodem. No więc jeździłem tym samochodem. Y, w każdych. Y, w każdym stanie, można powiedzieć. I zostałem w jednym kawałku, dzięki Panu Bogu i dzięki tym modlitwom innych. Ale ta pasja jakaś taka była, więc jak coś takiego przeczytałem i miałem taką sugestię, mówię tak, kurde bele, no to byłaby taka rzecz, którą mógłbym zrobić i spróbować. No i oczywiście Pan był wkroczył nieprawdopodobnie, jak tylko podjąłem decyzję, że tak, spróbuję e, dostać się w takiej rekrutacji. Na kierowcę autobusu, prawda? Problem był tylko tego, tego typu, że e, ja ani, ani w liceum, ani na studiach nie uczyłem się języka angielskiego. Miałem wszystkie języki, bo to była jeszcze końcówka taka, że jeszcze rosyjski no, tak. królował, francuskiego troszkę i niemieckiego, ale nie angielskiego. No a tu była taka rekrutacja, że przyjeżdżał, przyjeżdżał, e, przyjeżdżał właściciel firmy. A w którym to był w, roku? To był 2006 rok. Okay to był 2006 rok, przyjeżdżał właściciel, jeden z właścicieli firmy transportowej z Londynu, to był jeszcze wtedy West Midlands, to było tak, pięć takich oddziałów, przyjeżdżał do Warszawy, do Krakowa i Wrocławia i robił rekrutację. I tam przyjeżdżał razem on, razem z instruktorem angielskim. I rekrutacja polegała na tym, że pierw była rozmowa po angielsku z pracodawcą, ale potem jazda z angielskim instruktem, pod okiem polskiego instruktora, ale angielski musiał być, nie? No i tutaj za zaczęło się niesamowite wydarzenie, dlatego że ja angielsko, tak mówię, nigdy się nie nauczyłem, bo nie miałem takiej możliwości, nie uczę się. I więc tam chodziłem do takiej szkoły języków obcych, ma rynek w Krakowie, i, yy, i tam poszło się uczyć tego angielskiego nieco. Trzy miesiące trwało, no ale jak wiem doskonale, że języka, żeby się nauczyć, to trzeba się uczyć od dziecka i, i, i długo. Więc co się można w trzy miesiące nauczyć. Ale dobry był, dobry był tam Pan nauczyciel, bo e, taką opracowali technikę dla tej firmy, żeby był zestaw pytań, które mniej więcej ten pracodawca zadawał, e, więc. Ten nasz nauczyciel wiedział, że no, nauczyciel nie nauczy. nauczyłem się naprawdę nauczyłem się liczyć do 30. Może jakiś drobnych zwrotów. I gdzie jest gaśnica? I jak się nazywa, jak jest po angielsku. I niewiele więcej, bo <laughs> nigdy języków nie lubiłem oprócz polskiego. Yy, no i sytuacja była taka, że yy, napisał nam ten nauczyciel, że zadaje na przykład panu pracodawca takie pytania, jak, jakie masz twoje hobby. To takie sprawy. I mieliśmy to opisane po angielsku, i nauczyłem się tych odpowiedzi na pamięć. Więc teraz była tylko kwestia, żeby trafić, żeby on zadał takie pytanie. Oczywiście wiemy teraz, że to tylko Pan Bóg na to wszystko, bo było to wszystko w woli Bożej jakieś za zatopione, i tak to pokierował, że mimo tego, że języka się nie nauczyłem, dostałem te pytania, które byłem w stanie odpowiedzieć. Bo byłem, dwa czy trzy razy byłem w, w Warszawie, bodajże i i we Wrocławiu, ale niestety nie trafiłem na to. Ale ty nie bałeś się, że pojedziesz do pracy do Anglii bez znajomości języka, jak się dostaniesz? Totalnie, zupełnie były te elementy wyłączone, dlatego, że chęć e, z ucieszenia też wszystkich i siebie, że sobie tam tamtym autobusem i, i, i w Anglii i że, bo nie, nie myślałem jeszcze o tym, że to był główny cel Pana Boga. Wyrwanie mnie z towarzystwa i z tych przyzwyczajeń. Nie zarobienie pieniędzy. Przez pierwsze 10 lat, tak mi się wydawało. Nie, nie, a to nie było to. To było zupełnie co innego. To była kwestia, żeby nawrócić. A więc musiałem być odcięty od wszystkich powiązań i znajomości w taki sposób y, trwały przez jakiś czasu, żeby zobaczyć, że można iść do normalnej pracy, pracować i co najważniejsze, mieć czas, bo, 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 bo byłem tam sam, nad zastanowieniem się nad swoim życiem. Czy się. I przewartościowaniem rzeczy, co jest tak naprawdę ważne, na czym się należy skupić. Czyli w już tam po prostu się dostałeś i poje polecimy. Tak, do I tak, tak się tak. idealnie złożyło, że I dostałem od razu do Londynu pracę. Co absolutnie nie było w tamtym czasie do przyjęcia, dlatego że do Londynu przyjmowali tylko i wyłącznie osoby z doświadczeniem, jakie kierowca od A co najciekawsze, ja jeszcze wtedy tak naprawdę się nie miałem prawa jazdy. Bo w międzyczasie czasie robiłem prawo jazdy na autobus. Prawka, prawka nie miałem języka nie znałem? Języka nie znałem, prawka nie miałem i dostałem się jeszcze w dodatku z uchwale do Londynu, do pracy. Co, co tam było wymaganie pół roku na to, żeby yy, w ogóle tam zacząć pracę, czyli pracując gdzieś, no, poza Londynem gdzieś pół roku, minimum doświadczenia i przyjęcie dopiero do Londynu. Także to konkretna rzecz sprowadzona przez Boga i z jego pomocą niesamowitą. Mało tego, ja nie miałem żadnego świadectwa pracy a świadectwo pracy było też obowiązkowe, no to pracę, moje, moje świadectwo pracy napisał mi mój święty pamięci yy, kolega mojego taty z czasów młodości, na kolanie, kierowca, yy, kierowca karetki. Napisał po prostu, że zna mnie, że dobrze jeżdżę samodzielną osobą i to wszystko. I to zostało przetłumaczone i trzeba sobie zdać z realiów, to zostało przetłumaczone i zatwierdzone przez władze firmy. Co to znaś o To tak ja my teraz sobie napisałem. No, rozumiem. Ten. Czyli prowadzenie konkretne, całkowite. Czyli miałeś, ktoś by to nazwał Fartem, a to z perspektywy czasu ocenia, że jako opatrzność. To jest opatrzność Boża i ta pomoc niesamowita, bo to w tym momencie, kiedy tam, co wyjeżdżałem, pamiętam, że był obraz Matki Najświętszej yy, Częstochowskiej u mnie w domu. I były takie modlitwy przez rodziców prowadzone. Ja tego nie rozumiałem skową, bo to tylko pamiętam tak jako, jako przebłysk po prostu, nie? No, i od razu do, dostaję się do Londynu i zaczynam tę pracę. Nie rozumiem, co mówią przez radio. To, to są komunikacje, konkretne, długie wypowiedzi. Ale ja pracuję. Po prostu totalnie się tym nie przejmuję. Stres jest, owszem, ale nie paraliżujący. Czyli ja tylko jeżdżę. Innym rzeczami się nie przejmuję. Nie jestem jedyny, który nie zna języka. Są też chłopaki, którzy się też niewiele umieją, ale też jakoś to wszystko, jakoś to wszystko ciągniemy. Wszystko. To się odbywa tak naprawdę no, na, na zasadzie ogromnej opieki Boże, bo nic nam się nie przytrafia. Żadnych wypadków, trudności w pracy. Bo są... Czyli zacząłeś tam pracę, mieszkanie i, tak. i coś się zaczęło wydarzać na, przez te lata, tam. No i teraz zaczynają się rzeczy dziać takie, że ja zaczynam się, mam czas, no bo można pracować 12, 12 godzin dziennie, no więc już tam nie można pracować. Do 14 maksymalnie, wtedy jeszcze no, można było. Sporo. Sporo, ale zaczyna się tęsknota czyli zaczynają, za, zaczyna wychodzić z wnętrza yy, ta, yy, to on, ta, yy, ta ta świadomość, jak dużo się straciło nie, nie korzystając z, z tych wszystkich y, relacji, które były z rodziną, żeby przebywać z nimi, y, chodzić z nimi, uczestniczyć w życiu rodzinnym. Nie idę tam gdzieś po knajpach, y, czy, czy z A, Czyli nie za, za kolegami tęsknota, za tym życiem, tylko za nie. tym, co, czego, co, co przeoczyłeś w życiu. Co, co gdzieś umknęło tak. w jaki sposób, ale to sobie dopiero wtedy z tego zdałem okay. sprawę, bo tak, żeby był czas na to, żeby się zastanowić po prostu, bo y, ja też tak wyjeżdżałem z taką, mówię tak, będę sobie jeździł, tak jak moi inni koledzy, bo tam system System pracy kierowcy autobusu jest, polega na tym, że jest system grafikowy, czyli zawsze cztery dni można sobie wypracować wolność. Czyli czwartek, piątek sobota niedziela mogą być wolne. I moi koledzy sobie latali na przykład zwiedzać świat. I ja mówię tak, no kurde, faktycznie na samym początku. Faktycznie może ja pójdę, będę sobie świat wiedział. Ale szybko mi to odeszło. Mówię tak, nie, ja tak mało z nimi byłem, teraz mi się zaczyna na nimi tęsknić. Wiesz odcięty. Ja będę latał do Polski. Tak często, jak to możliwe. Czyli jeszcze ta relacja z Panem Bogiem nie pogłębiła się bardzo. Natomiast to, co Pan Bóg o Pan nas prosi, byśmy kochali by Niego swego, byśmy to przestrzegali z tą miłością i relacji rodzinnych, już zaczęło wypływać. Czyli to, co powinno być, i ta tęsknota, i zacząłem latać często. I teraz dzieją się takie rzeczy, że e, zaczynam chodzić. Przechodzę koło kościoła, zaczynam sobie uświadamiać, em, że no, w niedzielę to się do kościoła chodzi na przeświętą. Że jest taka sytuacja. No i tam była taka sytuacja, że no, był, jest takie, było miejsce, tych kościołów w Londynie jest dużo, więc nie ma problemu. Jeśli nie pracowałem i przechodziłem koło kościoła sobie, no to mówię tak, dobrze, nie mam nic do roboty, wejdę do kościoła, na tą przeświętą. I weszłem. No i tam się zaczyna dziać pią, bo wchodzę i okazuje się, że trafiam na rekolekcję księdza profesora. Aleksandra Posalskiego. On był wtedy takim bardzo znanym egzorcystą i od tych spraw duchowych. Siedział, na, był tam w komisji przy Watykanie. No, taki charakter, ma, ma wyraz twarzy. Tak, znany człowiek. Tak, znany człowiek. I mówił właśnie o świecie materialnym i świecie duchowym. Jak bardzo jeden świat, drugi przenika. I jakie to ma zależności. Jak niesamowicie to wpływa. I to mnie zafascynowało. Zafascynowało mi, bo on mówił o wiedzy. Wiara za moment, ale to była wiedza. Czyli czyste rzeczy, dokładnie jak ten świat duchów i ten świat przed nami zakryty wpływa na naszą materialną rzeczywistość. Że jeden się potyka raz w ciągu pięciu lat i nic mu się nie stanie, a drugi przez trzy, miesiąc trzy razy i jeszcze sobie nogę skręca. I zaczęło mnie to niesamowicie fascynować. Oczywiście po, te rekolekcje to były jeszcze trzy dni, bo to, to takie są, tam rekolekcje w Londynie są tak 2-3 dniowe. Specjalnie pojechałem i w poniedziałek i, w, i we wtorek posłuchać go i po prostu świadomość tych możliwości, tego, tego jak bardzo ten zło, to, to zło wpływa na nasze lata i, i na naszych ukochanych, tak mnie poruszył, że postanowiłem, że jak całe życie czytałem książki, ale nie te co potrzeba, to teraz wykorzystam ten talent, który pan mi mówił, bo ja zawsze lubiam czytać, tylko nie to, co konieczne. Nie to, dobrze. To wykorzystam ja się lubię wszystkiego. I kupiłem chyba wszystkie w języku polskim książki tego, tego profesora. A to, a to są pozycje niezwykłe, bo to jest encyklopedia zagrożeń duchowych yy, i, i tak dalej, o, egzorcyzmy. No, 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 to, te rzeczy to tanie rozpisane, mnóstwo tego. I przeczytałem te książki. I co sobie leciałem co miesiąc, czy co półtora do Polski, to sobie przez internet wcześniej już zamówiłem z dwie, trzy pozycje jego. I po prostu zacząłem przestać totalnie te sprawy. I tak bardzo mnie to zainteresowało, że odezwała się sprawa taka, która powinna się odezwać wcześniej. Jasna sprawa. Ale panu się zajął. Że przecież jest różaniec. A ja nawet nie wiem, jak się go odmawia. No, na pewno, na pewno byłem uczony wcześniej, ale kto to słucha, słuchał na religii, co tam ksiądz mówi i, i, i czego uczy? Nie wiem, jeden... że o spowiedzi powiesz. Była nie, spo, nie. Do, spowiedź była, w tym momencie jeszcze była ta, taka sytuacja u mnie, że e, mógłbym iść do spowiedzi, powiedzmy ale... E, Miałem gdzieś jakiś taki hamulec, żeby jeszcze jej. Okej, okay, czyli różaniec był pierwszy. Różaniec Dobrze. był pierwszy. Dowiedziałem się od tego, yy, w, tych, w tych książkach, jak, ogro, jaka to jest potęga. Co to znaczy różaniec? Co to znaczy i kim jest matka Najświętsza? Czyli po prostu takie totalne olśnienie. I szok. I zaraz, natomiast na internecie, jak się normalnie różaniec rozmawia. rozmawia. Wydrukowałem sobie książeczki, karteczki, tajemnice wszystkie. Oczywiście zrozważałem takie ładnie. Tam, gdzie było ładniej, to, to sobie wydrukowałem. I tak jak sobie wydrukowałem, tak zacząłem odmawiać codziennie różaniec. Bez zrozumienia, bez czego, tak jak było napisane w instrukcji, zacząłem odmawiać. I teraz tak, mam to odmawiać dla różańca i, i czytam te książki wszystkie. W międzyczasie pojawiają się następni autorzy. W międzyczasie pojawia się na przykład ksiądz profesora Tadeusz Góz, którego słucham po kilka razy, bo w pierwszej chwili, jak go słucham, to nie rozumiem, co mówi, ale wiem, że jest to tak, taka potęga, że no po prostu rzeczy nie, 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 niesamowite. I mówię, przecież ja to wszystko przeżywałem. Z tymi rzeczami i ja robiłem źle. Totalnie źle nie da. Wchodzą potem rekolekcje różnych innych y, takich księży na temat przebaczenia. Y, ksiądz Dominik Mielewski się, się pojawia w międzyczasie z jakimiś... Ale już nie pamiętam, z, z, jaką, z, z jaką nauką. Y, pojawiał się tam y, ksiądz... Y, możemy może się przypomnieć. Ale to wszystko w ostatnich latach, prawda? To się zaczyna, to się zaczyna... To jest rok mniej więcej 3-4 lata po pobycie moim już w Londynie. Hmm. Pierwsze 3-4 lata to były takie bezrefleksyjne generalnie. Ale ten ruch. I potem tak mniej więcej do 15, 2015 roku to jest trzeszanie tych wszystkich pozycji, tych wszystkich autorów w internecie, słuchanie kazań <laughs> i totalna przemiana mojej osoby. Ja zaczynam dostrzegać zło, które wyrządziłem w życiu. Krzywdę, jaką wyrządziłem ludziom, chłopakom. Yy, tam było też nieprzebaczenie pewnym. Yy, pewnym w kresce sprawiedliwości zostałem Panu Bogu, czy miałem. Ale zrozumiałem, że nie wolno. Że nieprzebaczenie jest fundamentem. Że musi być przebaczyć. Przebacza. Uzdra takie, tak, takie zdanie było uzdrawiające. Nie pamiętam już, kto to powiedział. Uzdrawiająca moc przebaczenia. Mówię tak, chwileczkę. U mnie była taka sytuacja, że ja przez 20 lat między liceum studia i tak do 35 roku życia, mniej więcej do. No zaprawdę naprawdę, tak, 3-4 lata, zanim ja zacząłem, byłem w tym, 11 rok, do 38 roku życia, chorowałem 2-3 razy w roku na zapalenie skrzeli. I to było w standardzie. 2-3 razy w roku zawsze zapalenie oskreli miałem. I To było niezmienne przez 20-25 lat. Dlatego ja wyjeżdżałem do Anglii, mając świadomość tego, że e, no nie poradzę sobie, no nie pójdę do lekarza, bo nie mówię po angielsku. Nie mogę go zapytać. Jak się rozsoruję, to się tam wykończę. Taki paraliż. Więc oczywiście je zabezpieczyłem. I moje, u mnie była apteczka imigranta. Więc miałem reklamówkę lekarz, na zapalenie oszczeli, zapalenie płuc, oszczela gardzełko, takie rzeczy. Cała reklamóweczka. I teraz tak. Y, dowiaduję się tych wszystkich rzeczy. Y, od za posła polską na tych Gdzieś tam z, zapamiętuję tam kwestię, jak Jezus uczył. Jak Jezus uzdrawiał. Uzdrawiał. Wypędzając złe duchy. Coś co, 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 co w ten sposób, bo nie? To mówię tak, chwileczkę. Jezus uzdrawiał, wypędzając złe duchy. Czyli ja tak choruję sobie dwa, trzy razy w roku, czy chcę, czy nie chcę, a nie, że sobie lekceważę, ale poschoruję. No to moment, no to znaczy, że ja. Tak sobie ta tak była moja tak, tamsza tam, logika. To znaczy, że ja. Ta choroba jest spowodowana złym duchem, który ma na mnie wpływ, gdzieś jest ode mnie podczepiony i ma tą, ten ogromny wpływ na, tym, na, 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 na tą moją część materialną po prostu. I, i, ja, i, i przez to jest ta, jest ta choroba charakterystyczna, jedna no stop, od tylu lat. I mówię tak, no i dobrze. I teraz dalej jest taki etap, są jakieś rekolekcje, też jakiegoś zacnego kapana może mi się przypomnią, bo to było... Więc na, na, na pasach jednej ręki byli. I potem jak do tej pory tak, yy, tak, ta, tak systematyzowuje, tam ksiądz gaz był yy, jeszcze i była taka właśnie, były rekolekcje właśnie na temat, yy, jak ogromne znaczenie ma przebaczenie w życiu człowieka, że powoduje, że wszystko się zaczyna zmieniać. Mówię tak, muszę tak, no muszę, żeby się tych duchów, tak, tak, tak to, to była taka logika bardzo prosta. Muszę zrezygnować z grzechów, żeby te duchy, które mają na mnie wpływ, się ode mnie odczepiły. Muszę być w stanie łasku święcącej. No i to był ten moment, trzeba iść do spowiedzi. Żeby to zrobić, no to muszę być w stanie łasku A żeby być w stanie uświęcającej łaski, to muszę zerwać z grzechami. I chodzi do spowiedzi systematycznie i tą decyzję podjąć. I to się zaczęło w jedną taką całość układać. Ja, no, to było niesamowite, bo ja, ja patrzyłem na osoby, które szły do spowiedzi i miałem tego brak. Czułem brak, że ja... Nie, ale nie, nie, nie miałem na samym początku... Takiej powiedzi, no to i zerwisz grzechem, ja i do tego do, do konfesjonu się wyspiesz. Od początku tego nie miałem. Czyli musiało się to we mnie gdzieś jakoś e, tak rozbudzić, ta kwestia e, tęsknoty e, i braku tego Jezusa, w tej ewarystii. To była taka ogromna, że mnie niekiedy łzy leciały na mszy, a do sprawy nie poszedłem. Nie wiem, że taką, nie wiem, czy był strach, czy, 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 czy brak świadomości tego, jak to wszystko ma wyglądać. Ale coś takiego mam jeszcze. Ale w końcu nastąpił ten przełom. Że do tej spowiedzi poszedłem. Się, jak, jak się, wyspowiadałem się, jak się wyspowiadałem. To, to Panu Bogu zastanawiam, czy to była ważna, czy nieważna. W każdym bądź razie decyzja została podjęta, że trzeba to zrobić. Prawda? I nagle mnie zaczęło, nagle mnie olśniło, bo ym, rzeczy, które, to potem przeczytałem, że, które były zakryte, nagle stały się odkryte że ja muszę powoli pojedynczo te grzechy urywać, bo nie dam sobie rady od razu, żeby ich ich pozbyć. No i tak to się właśnie pięknie zaczęło, że mówię, dobrze, tak sobie tak, od razu tak przeanalizowałem, mówię, dobrze, czyli tak, jeśli pozbędę się tych wszystkich grzechów, no to powinien być zdrowy. No bo, przepraszam bardzo, no tak Jezus mówi, mówię, no to wsteczkę no, no, no to ja zacząłem poznać takie dialogi z Panem Bogiem, <laughs> oczywiście w cztery oczy, Gdzieś tam w zaciszu. Prowadził. mówi: panie Jezu, co no chwileczkę. Jak ja zrezygnuję z grzechów, to nie będę chory. A choruję na stop. Te dwa razy, nie? I przyszło mi zaraz. To przebaczenie. Że to muszę, muszę zamienić. Zacząłem urywać po jednym przekazaniu, po troszku, tak, żeby sobie jakoś to, sobie z tym podołać, ale cały czas we mnie pracowała kwestia nieprzebaczenia, dlatego, że był taki mój kolega, z nim nadal kolegą, który wyrządził mi ogromną krzywdę. Gdyby jeszcze wyrządził mnie tą krzywdę, a to był 2001 rok, to może bym mu jeszcze to przebaczył. Ale chodzi o to, że przez to mój tata miał też pewne problemy. I obiecałem mu, że jak go dorwie, to się z nim odpowiednio policzę. I on o tym wiedział, bo wszyscy mnie w mieście wiedzieli, że ja sprawy załatwiam precyzyjnie do końca. Niestety, no, w fatalnych skutkach dla, 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 dla tych dla osób, ale... I słowa dotrzymuje. I ten chłopak też wiedział i dlatego on na przykład przez 4 czy 5 lat, jak przyjeżdżałem na te weekendy do Polski, ja go nigdy nie spotkałem. Ani jeden raz. On jak wiedział, jak ja przyjeżdżam, to on nie wychodził z domu. Totalnie się odcinał. Ale to przebaczenie we mnie pracowało. I mówię tak, Panie Jezu, zrobimy tak. Ja mu przebaczę, co uważam, że jest niemożliwe, bo powiedziałem sobie, wszystko przebaczę każdemu, ale jemu ja nie je przebaczę. Jego tak załatwię, że powiem na mieszkałe I Wszyscy o tym wiedzieli. Ale tak miałem tak miało właśnie. Panie Jezu, dobrze. To ja mu przebaczę. I zobaczymy, czy będę chory. W ten sposób. Tak, taka normalnie precyzyjnie wypowiedziana myśl. Co najciekawsze, zmieniło się w tym momencie moje serce. Ja podjąłem to decyzję i Ja przestałem tego gościa nienawidzić. Znał za krzywdę, zrobił, miej mojej ojcu. Mówię, dobra, zrobimy spotkanie chłopaków, wszystkich takie, jak to się będą po latach, podlegamy się na pięć razy. Na z tą ekipą, nie? W Polsce. Z tą ekipą? No, przez innego kolegę, co zostało zrobione, żeby nikt, żeby wszyscy byli zaproszeni, ale żeby nie wiedzieli, osoby, że ja tam będę. Okay, żeby, on on przyjdą. Też, żeby on nie wiedział też, on nie wie przede wszystkim. Mm. I mówię tak, ja, ja, ja podjąłem decyzję, że ja mu to powiem, przepraszam ci nie martw się, ja ci już nic nie zrobię. Jak będziesz miał, bo tam chodziło też o rozliczenia, że nie rozliczył tematu pełnych, jak będziesz miał te pieniądze, to mi oddać. Ja nie, to nie. Ale ja ci przebaczę. I nie miej obawy. Co najciekawsze, to było wbrew mnie, tak naprawdę, bo ja nie byłem zdolny do przebaczenia komukolwiek, czegokolwiek. Ja zawsze wyrównowałem rachunki. Czułeś inaczej, nie? Tak. Zmiana serca. Totalna. W momencie podjęcia decyzji. Doszło do jego spotkania... Wchodzę na tą salę, wszyscy zam, zamarli. Mówię, nie martwcie się. Podeszłem do tego kolegi i powiedziałem mu, przebaczam ci. A on był z żoną. Znaczy, wyobrażałem sobie, w jaki byli oni w stanie. Byli bieli. Przebaczam ci. Jak będzie chciał tą sprawę załatwić, to nie ma problemu. A jak nie, no to ja ci przebaczam. No i teraz się zaczyna, zaczynają sprawę przyspieszać. Zaczy, zaczyna nabierać łatwości w zrywaniu z innymi grzechami. Reklamówka oczywiście z lekarzami leży, ale ja jeszcze nie wiem, że już jej nie muszę używać. Po prostu żyję sobie dalej. Upływa rok, to jeszcze nie zapamiętam, za, nie tematu, już nie byłem chory. Ale po dwóch latach to już mi ktoś powiedział w domu: Chwileczkę, ty zawsze chodziłeś, chociaż raz na pół roku, raz na rok, do lekarza, żeby uzupełnić sobie apteczki mięta. A ty nie chodzisz. a ja mój tak. No faktycznie. Nie byłem. A kiedy miałeś ostatnio za o A mówię, kurde, no z gróze dwa lata temu. I zaczął mi się, mówię, czyli to działa dokładnie. Ale mówię tak, no żeby dopełnić w pełni tej kwestii wiary, skoro ja wierzę, że to działa, to ja muszę ten matamłów wyrzucić. Czyli zrobić coś przeciwko sobie, czyli totalnie zawierzyć, skoro działa, skoro uwierzyłem, i to działa, bo widzę, że działa. Ale to jeszcze muszę wyrzucić, no bo jeśli nie wyrzucę. To znaczy, że tak ufam, ale nie do końca. Tak na w, w rozkroku, nie? Mówię, Panie Boże, niech się dzieje wola nieba. w nią się zawsze zgadzać trzeba. Tak mi się zaraz skojarzyło to, bo to, to, to było to powiedzone, to, że wspomniało mi się mo, moje święte pamięci pani profesor z liceum polskiego. Dobrze, wywalam tę reklamówę. I wywaliłem tę reklamówę. Troszkę przeciwko sobie, ale mówię, nie, całkowicie. I nic się do tej pory nie działo. Ani razu. Nie miałem zapalenia panią Przez te wszystkie szaleństwa covidowe, niecovidowe, czy w cudzysłowie, czy nie, to nie ma żadnego znaczenia, nic. Nie mam żadnych, żadnych rzeczy. Że, że, nie mam z tymi rzeczami nic wspólnego. Kompletnie. Zaczyna się przyspieszać sprawa, dlatego że była taka sytuacja yy, potem w międzyczasie, w nocy i to jest cały czas musimy mieć świadomość, że to jest ten czas, pewnie sobie to jest taki 2012-13, 2014 rok, że... Yy, ta znajomość mojego języka jest minimalna. Czyli ja tak się, ja tak się po prostu y, prześlizguję. Z Bożą pomocą, jak się okazuje. Jasna sprawa, nie? To, to potem jeszcze się... zadajemy. I w pewnym momencie w nocy zaczyna, y, zaczyna mnie potwornie boleć tutaj z prawej strony brzuch. I przypominam sobie sytuację, jak miałem 11 lat, to miałem zapalenie wrożnika oczowaczkowego Yy, pęknięty miałem wyroczek, czyli za plemię Czyli tak naprawdę godzina mnie, yy, czy tam dwie yy, od śmierci yy, dzieliły, i przypomniałem sobie ten straszny ból, bo to był ból najstraszniejszy w moim życiu. Ten pęknięty wyrostek, wtedy. I wtedy w nocy była to godzina za 24, a na szóstą miałem do pracy, budzę się i mam taki sam ból. Ale mówię tak, chwileczkę, przecież wyrostek mnie nie może, bo bo mi go wycięli. Ale ból jest straszny. I teraz tak. Szybko, szybkie myśli. Mam samochód, mogę jechać do szpitala. Ale tu z tego, jak ja nie jestem w stanie jechać. Pierwszy raz w życiu, nie jestem w stanie jechać samochodem. U mnie nie ma takiej opcji. I nigdy nie było. Jechałem zawsze w każdym warunkach i w każdym stanach świadomości. Kiedyś. Ale bez problemu, to, już to, 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 to było zakończenie tematów. E, nie mogę zadzwonić, bo nie umie po angielsku. Nie mogę w domu nad niego pogrosić. No bo też wszyscy tacy taki, w takim stanie jak ja. Ja się tu wykończę. Umrę tu, bo to jest ten ból. I teraz jest ta sprawa. Bezwiedna. Przykładam rękę i mówię tak. Panie Boże, pomóż mi, bo tym razem sobie nie poradzę. A ból tak. Czyli tak byśmy ściszali oddychy. Do zera. Zakańczam to. I tak się na, Takie następuje odejście bólu. I to jest przełom. Bo ja. Nie rozumiem jeszcze wszystkiego. Zdaję sobie sprawę, że Bóg jest tu i teraz. I że on jest Panem wszystkiego. I zaczynam wszystkie już książki, które są Boże i tych autor po kolei już czytać po kolei, bo do Boga zbliżyć, czy tam rozłożenie tych wszystkich dziesięciu przykazań, jak to rozumieć, jakie jest dalsze ich rozciągnięcie, na, na to zwrócić uwagę, które są ważniejsze, to ważniejsze trzy Boże, potem siedząc do, 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 do ludzi i te wszystkie sprawy z Panem Bogiem, jakim jest, zaczynam czytać katechizm katolicki, to był jeszcze katechizm katolicki, apologetyczny katechizm katolicki Gadowskiego. Czyli z wytłumaczeniem, bo ja, no wiadomo, jak człowiek nie ma z tym nic wspólnego, no to musi mieć taki, żeby było jak małemu dziecku tłumaczyć, ale konkret i czytam to wszystko i te odpowiedzi, to on, ale to i to we mnie trwać. Ten cud, to się wydarzył, bo mówię tak, muszę, wiadomo, że z punktu widzenia ludzkiego mówię tak, zaraz jak przyjadę do Polskiego, zaraz się to porządnie przebadam i zobaczę, co tam się stało. ja były wszystkie porobione, nic kompletnie nie wyszło. USG, nie, ten bo że mój kolega mieszka tam, robił nic kompletnie. Ale to było niesamowite. To, była, to były nawet nie, m, 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 słowa mojej duszy, tak naprawdę. Nie moje, bo jakaś tam była moja relacja Panem Bogiem. Praktycznie żadna jeszcze w tym momencie. A ja wiem, co mam powiedzieć. I tak mówię. Panie Boże, pomóż mi, bo tym razem sobie mogę. I ten ból odchodzi. I od tego momentu to za, Twoje zainteresowanie Bogiem fascynacja, Bogiem, fascynacja Bogiem trwa do tej pory. Do tej pory trwa nieustannie. I cuda zdarzały się, wizualne jeszcze kilka takich było, co, co były. Może nie, nie, nie dotyczyły konkretnie, żeby mnie jakoś po, po, mhm. pomóc, ale działalności Boga i jego obecność Bo ja, y, już idąc przez te wszystkie sprawy, te różne takie sytuacje, dalej zastosowałem te wszystkie, już pozygnowałem z tych grzechów po kolei, porywałem, zastosowałem, zastosowałem już systematykę y, y, w spowiedzi korzystanie z takamentu pokut pojednania, zacząłem chodzić na msze święte. zacząłem przestawać pracować w niedzielę. Z własnej woli. No bo system grafikowy wymaga jako kierowca od że w no niedzielę trzeba pracować. Ale i na to sposób znalazłem muzułmanów, których miałem połowę w pracy. Oni chętnie do, do pracy poszli. A ja na nich poszedłem na przykład do pracy w ramadan czy w ich święta. Ale to nie była niedziela, nie? bo oni tam piątki mają. To mi takie obwarowane i, i lęku. I też to była taka fajna współpraca, bo y, wymienialiśmy się. Ja, ja byłem na każdą wielkanoc w Polsce mm. z rodziną, na każde Boże Narodzenie i na każdy, każdy urodziny mojego syna w Polsce byłem. I ta wymiana następowała. I jeszcze im pokazałem różaniec. A Powiedz, bo jedna, taka rzecz, która wydaje mi się wydaje się istotna, to sformacja, uh -huh. bo bo prawda, często jest tak, że, że, że ludzie wierzą jakoś, ale jakby pomijają ten element formacji, też pogłębiania, nawet bo przede wszystkim swojej wiedzy też na temat Boga, która, która się przenika z doświadczaniem Jego obecności. I teraz i ty jakby sam dbałeś o swoją formację, bo czytałeś te wszystkie rzeczy, ale też formujesz się od jakiegoś czasu. We wspólnocie. Masz mnóstwo symboli na sobie. Też na samochodzie widziałem tak. symboli wspólnoty wojowników tak. Maryi, jakbyś tak. o tym powiedział tak. też trochę. Tak, jak... to, ta formacja, do tej formacji wstąp, już wstąpiłem w 2019 roku. To była moja tak. pierwsza, co zacząłem formację. Gdzie w Londynie? Czy w... w Londynie już. To hmm. było w Londynie, bo to była grupa stworzona w Londynie. Pierwsza. A wcześniej byłeś w jakiejś wspólnocie? Nie. Nie. Okej, okay, czy to jest pierwsza? Byłem. Byłem jakiś taki króciutki epizod miałem we wspólnocie mężczyzn świętego Józefa, ale to tylko na zasadzie takie jeszcze przed wojownikami, że mieli fajne rekolekcje w super miejscu. Mhm. To było w Ashford, w Anglii. Ashford to jest takie miejsce, jak Jasna góra w Polsce. Tam, tam są pielgrzymki Polaków do Ashford zawsze w pierwszą i pierwszą, 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 drugą niedzielę roku są. No i pojechałem tam kiedyś, była tam wspólnota i oni tam też mieli takie rekolekcje kiedyś. więc pojechałem. A to, było, to, to był taki krótki epizod, żeby być tam na tych, na tych rekolekcjach z nimi. Tylko, tylko tyle. Dlatego, że tutaj wstępując do Wojniku Maryi, to już był etap, na którym te tą wszystką kwestię wiedzy i wiary na tamten czas już poukładałem, już, już przestawiłem się całkowicie na to, żeby być oddanym Panu Bogu, zanim wstąpiłem już do, do wojowników. To tylko e, jeszcze oczyściło i doszlifowało pewne elementy. Ta wspólnota i, 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 nasz, i nasz moderator jeszcze, ksiądz Dominik Mielewski wtedy jeszcze był, to zaczynaj, prawda? To, to tylko oszlifowało. Czyli tą wszystką wiedzę, którą miałem i zdobyłem, i wiarę, którą e, pogłębiłem, i nawrócenie, które tak, tak w jakiś sposób no, uszlachetniłem sobie, przy pomocy oczywiście też różnych innych księżyców. Na bieżąco pytałem w konfesjonale, jako kierowników duchowych czy jako spowiedników o różne rzeczy, zadawałem bardzo różne pytania i prowadząc różne debaty z osobami, te, które chodziły do Kościoła, e, to już tylko takie było, powiedzmy sobie, doszliwanie, czyli idąc tam. Ja już dokładnie miałem pokładane w głowie levele. Czyli co jest ważne, co jest najważniejsze i jak dalej. Czyli miałem ułożone, idąc tam, że najważniejszy jest Pan Bóg. To jest pierwsza, absolutnie nieruszalna sprawa. Pan Bóg. Potem jest rodzina, i potem ta cała reszta. Czyli, czyli generalnie, czyli dokładnie. Pan Bóg pierwszy, potem żona, potem dzieci, potem rodzice, potem rodzeństwo, i potem cała reszta. you <laughs> I czyli to już było poukładane w tym momencie, bo, to, bo, 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 bo przez te 4 lata, tak mniej od 2014 roku do 2019 roku, to, to było totalne e, zatopienie każdą chwilę, każdą chwilę poświęcałem na czytanie książek i słuchanie, e, szuka, e, słuchanie poboż, e, rekolekcji pobożnych księży. Ale takich, tych pobożnych, którzy nie budzili e, wątpliwości wewnętrznych moich, bo ja tam nie oceniałem, bo e, nie, miałem, nie, nie, mam, nie, mam, nie mam tej formy. Nie, mam tej, nie, nie kończyłem tej kwestii studiów, a Pan Bóg tak niesamowicie mi ułożył, że stawiał mi tych kapanów jeszcze wcześniej, bo to jest bardzo ważny element, że ja do tej wspólnoty wstępując, nie musiałem jakoś niesamowicie zmieniać swojego życia, żeby w niej być. I ogromny, straszny trud podejmować, żeby tam już wszystkie ścieżki prostować, bo zwykle chłopaki no, po różnych ścieżkach przychodzą, i to jest bardzo dobre, bo, bo jeśli. Ktoś przychodzi do wspólnoty, to jest, to jest super miejsce właśnie w grupie, żeby te ścieżki, które ma pokrzywione, po prostu, ale pod okiem osób, które już doświadczenie mają, wiedzę i wiarę. A czemu tak ci odpowiadają wojownicy Maryi, ta wspólnota? bo roku... już kilka tak. lat jesteś. Tak, tak, jestem od 19 roku, w 20 roku byłem Pasowana, wojownika, byłem najpierw zastępcą wojowników Maryi w Londynie, teraz jestem liderem. Wojowników Maryi w Londynie. Dlaczego ta wspólnota i dlaczego mi tak bardzo odpowiada? Dlatego, że ta wspólnota, przynajmniej w swoim charyzmacie i podejściu do, do spraw bożych, stawia bardzo jednoznacznie i konkretnie pewne elementy. Czyli to, że Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, że idziemy do Pana Boga najkrótszą, do Jezusa i do Boga Ojca najkrótszą, najpiękniejszą drogą, czyli prowadzenie przez Matkę Najświętszą. I wszystkie te elementy tam są bardzo precyzyjnie w harmonogramie, w sposobie yy, tych wszystkich yy, nauk formacyjnych, ułożonych profesjonalnie, mądrze przez moderatora, mhm. przez Radę Koordynatorów, przez osoby Boże, przez Dominika, tak, i, i teraz naszego nowego moderatora. Yy, także to jest wszystko zgodne z nauką yy, Kościoła świę, yy, katolickiego i... Mhm zdecydowanie postawione na najwyższym możliwym levelu, jeśli chodzi o osoby świeckie. Po prostu. Po prostu wojownik dobrze uformowany. Dlaczego jest, ta, jest taka, na przykład są duże wymagania, żeby zostać wojownikiem Maryi. Trzyletni okres formacji. Trzeba określoną liczbę spotkań ogólnopolskich odbyć, określoną liczbę spotkań regionalnych. To jest naprawdę... Trzeba. Jest to wymagające. Więc ważne, nikt się nie prześlizgnie. Lider czuwa wraz z księdzem nad rozwojem tych osób. Nie puszcza tak po prostu, bo jest po prostu... Jest moim kolegą. Jest moim kolegą, to ja mu pomagam. Modlę się niego, Zajmuję mu wskazówki. Ale nie, 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 nie przepuszczam go bo na końcu jest pewnie sobie jeszcze ta rozmowa batelska, jak już wszystkie nam, nam kandydat przejdzie opatrywanie, nie puszczam go i nie, daję mu tą szansę, żeby on się jeszcze przemyślał o pewne sprawy. Nie puszczam go dlatego, że jest moim kolegą, bo właśnie miłość wymaga to, żeby uczciwie i sprawiedliwie oceniać. I tutaj ta jednoznaczność i zdecydowanie jest postawiona na najwyższym poziomie. Przez te trzy lata tak jak mamy w tej chwili, no nie prześliznie się yy, nikt, jakiś taki, powiedzmy, Elena, który idzie tam na przykład dla koszulki. Bo, że koszulka jest ładna, nie przeczę, jest fajna i być może nawet na początku niekiedy ma człowiek taką, czy wielu braci, ma taką, o jaka fajna koszulka pójdę. Dobrze, ale potem się okazuje, co tam jest najważniejsze. Ta relacja z Pan Matką Najświętszą, yy, yy, udział w Eucharystii, to są, to są takie na naciski, nacisk we wspólnocie osób świeckich, nacisk na Eucharystię, yy, na spowiedź yy, systematyczną, yy, na odpowiadanie pierwszych pierwszy piątku pierwszych sobot miesiąca, nabożeństwa wynagradzającego yy, mm -hmm. wynagrodzającego sercu serca Najświętszej Marii Panny. Yy, na na adoracje, czy w ogóle adoracje najbliższego segmentu. Czyli takie rzeczy, które można by powiedzmy sobie utożsamiać z kimś, tak jak się kiedyś mówiło, że o jakieś tam panie to tylko takie rzeczy robią i, i ten, a tu, a tu mężczyźni to robią. I my to mamy wpisane, i my to robimy z radością, z chęcią. Czy oni w, nie, wcale nie rezygnują jakby, z, w, nawet jeżeli przychodzą z różnych powodów, to zostają w tym, prawda? I, nie rezygnują. Mało tego, oni chcą to robić, wiedzą, że są wyobrażenia, mm. dlatego że widzą, że tutaj bracia są przy tym, tacy bracia, że, którzy y, z niejednego piesa chleba jedli. I po bardzo różnych przejściach, naprawdę o, ogromnych. Ja jestem sam tego przykładem po prostu pewnych takich rzeczy. Fakt, że u mnie sytuacja była taka, że ja już wstępując do, do wspólnoty, już miałem tą, y, te, te elementy, s, s, te co zwykle się układają poukładane. Już się cieszyłem ogromnie, że, że będę mógł Panu Bogu służyć na maksa. Po prostu, nie? na to, czy, czy, czy to będzie się komuś podobać, czy nie podobać. To jest bardzo ważna sprawa, że... Bo my jako jedyni, to, to mogę tak powiedzieć, po prostu, bo byłem tam na miejscu i ten... My w Londynie mieliśmy Podczas tego szaleństwa, które nam tutaj ten świat i niektórzy e, przeciwnicy tego e, e, Boga za, zaaplikowali w 2020-2021 roku, my mieliśmy dostęp cały czas do Eucharystii, mieliśmy dostęp cały czas do spowiedzi, do adoracji i do Komunii Świętej udzielanej. Mieliśmy cały czas dostęp. Mało tego mieliśmy dostęp do całonocnej adoracji. Podczas gdy wszystko, bo jest takie miejsce piękne w Londynie, to też muszę o tym powiedzieć, bo też się o tym dowiedziałem później. Jest takie miejsce w Londynie, jest klasztor e, 6 e, na Hyde Park Corner, gdzie jest całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu. Dla wszystkich od godziny 6.30 do 21.00, a dla mężczyzn tylko wszystkie piątki, pierwsze piątki miesiąca i wszystkie soboty miesiąca, noce. I spędzałem tam Lata, zanim jeszcze zostałem wojownikiem, to wszystko wypracowało. I samo spraw, sprawę, prawda? Był, były to, było to szaleństwo, było pozamykane. Tam było otwarte. Tam można było korzystać. To wszystko w wojownika. No, a powiedz jeszcze, bo właśnie, bo ta grupa wasza, miałem okazję poznać niektórych z Was z, z Londynu. To młodzi ludzie, prawda? To tacy, tacy, tacy. Tak. młodzi, ale też jeszcze młodsi, a bo powiedz mi. Bo też no, długie lata żyjesz w Anglii, a jak tam w ogóle Polacy? Mam na myśli jakąś moralność, kwestie wiary, jakby, jak ty, o, co ty obserwujesz na przestrzeni tych lat? Dobrze jest to, że mm, wielu Polaków wraca do Pana Łaga, będąc tam i zdadzą sobie sprawę z tego, że to dzięki Bogu tam są i dzięki Bogu mają te możliwości i wyprostowania swojego życia i uregulowania swoich spraw materialnych, powiedzmy sobie. No i to miejsce stwarza ogrom możliwości też. To jest duże miasto. Wszystko, co dobre, tam jest. No wszystko, co złe, też. Teraz jest tylko kwestia, żeby te priorytety sobie właściwie poukładać. I te lewele, czyli wstąpić do odpowiedniego miejsca. Do wojowników się wstępuje generalnie, żeby zostać wojownikiem Marii pasowanym, no to trzeba wstąpić. no Jest taka, taki przedział od 18 do prawie 50 lat, przed 50 trzeba zacząć formację, żeby zostać pasowanym wojownikiem Marii. Natomiast do wspólnoty mogą przyjść też osoby starsze, bo jedynie będą mogły dostąpić zaszczyt, tego zaszczytu pasowania, ale formować się na wojowników mogą i uczestniczyć w normalnych spotkaniach też mogą. Są, są też bracia, którzy mam po 55, 56, 57 lat. Osoby, które miały też trudne życie, jakieś sprawy jeszcze niepozałatwiane, e, potrzebują też się pomodlić, bo my się modlimy, nieustannie na, na spotkaniach też. To jest, jest, jest taki pewien harmonogram założony, że mamy modlitwę, e, Eucharystię, mamy konferencje, mamy debatę, e, rozmowy z księdzem. To wszystko jest ustalone w spotkaniem formacyjnym. I przede wszystkim się po prostu niesamowicie przyda. I się też, młodzi też. Dlatego, że od 18 roku już można przyjść. Coraz więcej młodych przychodzi. Coraz więcej młodych przychodzi i podkreślają, że oni nie wiedzą, jak to możliwe. Nie wiedzą czemu. Przecież zawsze byli z Panem Bogiem no, na bakier, i tak dalej, a teraz przychodzą. Co najważniejsze, Do, dobrą taką rzeczą jest myślę, w jaki sposób przyciąga właśnie też charakter tych braci, którzy już tam są, i po nich widać, że no. Nie, nie zawsze byli tacy grzeczni. A tutaj są. Bo to jest, jest to utrzymanie, bo ważną rzeczą tutaj w wojownikach jest to, że lider ma, ma powiedzmy sobie pierwsze nad tymi wszystkimi problemami i wszystko widzi. Dokładnie. Więc pomaga każdemu, ale jak zwrócić, a to zwraca, nie? Mhm. W taki sposób, żeby to było skuteczne. Ty teraz jesteś liderem, prawda? Teraz jestem liderem, ja? Jestem liderem w Maryi. No, yy, więc odpowiadam za tą wspólnotę i. I jest dobrze. I jest dobrze dlatego, że y, dzięki Panu Bogu już tak Pan Bóg w moim życiu, że mam poukładane te levele. Więc y, mam świadomość, gdzie, co mogą powiedzieć, czy i w czas, czy nie w czas. I to są takie elementy, które, y, no, stykam się z tym na bieżąco, bo to trudne są sytuacje. Ale Pan Bóg działa i w chwilach jakiejś słabości podpowiada coś niesamowitego. Jak zrobić? Ja na przykład sobie wprowadziłem też takie elementy, też chłopaków tego zachęcam, żeby sobie chociaż raz w miesiącu decydowali się na tą całonocną adorację. Bo my, z, z racji, że mamy, m, prowadzimy tą wspólnotę, tą no to mamy też, mamy też swoje y, prowadzimy wydarzenia takie parafialne, oprócz pierwszej soboty miesiąca. Prowadzimy też całonocne adoracje i co trzy miesiące prowadzimy 24-godzinne rozważania męki pańskie. Czyli przy, przy wystawie na świętym sakramencie są rozważania y, męki pańskie. Prowadzimy także, jest ta możliwość. Jest ta możliwość też w klasztorze. Y, można tam przyjeżdżać. Przez wiele lat tam jeździłem, jak tylko miałem to możliwość. Zmiany niesamowite. Ta prze, to przebywanie z Panem Bogiem, wpatrzonym w Niego w ciszy całkowitej i to na hejpa kolne, gdzie, gdzie obok, obok odbywają się największe imprezy. Ale to w jest tak przygotowane, że są po, są po turniej, żeby nikt nie słychać, nie odprasza. I nie ma rozproszeń w nocy. prawda? No, te, te elementy cały czas, cały czas tak ciągniemy, żeby, to, żeby tych braci no, do, do, do Pana I się tak. A powiedz jeszcze tak już... Wolno zbierze, z, zmierzając ku końcowi, bo widzę, że masz obrączkę na palcu. Mm -hmm. co znaczy, że. Tak, tak. Ta żona no, jest ja ciekawe też po prostu I, jej tak, punktu no, widzenia, no, no na to przestrzeni jest, lat. Tak. Z, z no, u, u mnie właśnie sytuacja była taka, że y, te, te, te sytuacje moje małżeńskie y, nie były fantastyczne, jak wyjeżdżałem z kraju. Przez to, przez to moje. A sam wyjechałeś, a żona sam. została. Tak tak, okay. tak, 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 tak. A dojechała ja potem wie... kiedykolwiek? Nie. nie. Nie? No. Nigdy, no. nigdy. Właśnie ja byłem cały czas sam, sam, mhm. ale to było właśnie, to było tak bardzo potrzebne, dlatego że e, gdybym ja tam był z rodziną, to bym nigdy do tego nie doszedł. Dlatego, że trwałbym w tych nie byłoby czasu, mhm. tak naprawdę. E, a przez e, to, żebym, ja, ja, ja pod tym kątem nie jestem dobrym przykładem. E, pod kątem tego, dlatego, że generalnie, to, to ja teraz wiem, że generalnie małżeństwo powinno być razem. I ja jestem tutaj w tej kwestii nie najfantastyczniejszym przykładem, ale u mnie taka była Pana Boga droga niesamowita. Tak mu tak, kierował, że ja miał czas na to, żeby zgłębić te, wszy te wszystkie rzeczy i móc je potem przekazywać. On mi co chwilę cuda adekwatne pokazywał, że moje pytania do niego natychmiast odpowiedź. I jakże ona na to wszystko patrzyła? No, y Ucie, ucieszyła się, że teraz jest już ku powrotowi generalnie. Dlatego, że my się teraz kochamy bardziej, niż jak ja wyjeżdżałem. Czyli mamy lepsze relacje w tej chwili. Niż ten. Czyli ta, u nas, ten, ta, ta, ta rozłąka zadziałała, odwrotnie. zadziałała Na korzyść. odwrotnie. Na korzyść. Ale mówię, no nie, nie, nie mówię o tym często, dlatego, że wiem, jaka jest normalnie nauka w tej kwestii, yy, że małżeństwo powinno być razem. Ale ja nie chciałem, żeby tam, bo musieli być wszyscy razem. I ten, i syn musiałby też z nami być. Być może jeszcze by się pojawiły na dzieci. Byśmy tam zostali jak inni moi bracia. A ja chciałem, że zawsze chciałem, żeby, żeby wszyscy, żebyśmy wszyscy byli w domu. Żebyśmy wszyscy razem w rodzinie. No i tak Pan mu to wszystko układa. Także, także relacja jest bardzo dobra. I Jeszcze myślę, że Myślę, że lepsza. Pan Bóg działa niesamowicie, bo te, też tak sobie wszystko poukładałem, bo o co zapytam, to dostaję odpowiedź. To jest, to, to, to jest absolutnie taka rzecz ponadwymiarowa. Eee, bo e, takie na przykład jest, takie, tak, ja sobie tak na przykład ułożyłem sobie tak sytuację, żeby mieć zawsze na przykład, jak tam jestem w Anglii, żeby mieć drobne pieniądze w kieszeni. Żeby mieć po funcie, żeby jak ktokolwiek pokaże mi rękę, Żebym nie powiedział mu, że nie mam, albo że nie miał mu co dać. No i pan mu zleciał taki, dam jeden taki wzór działania niesamowitego, jak on to, pan mógł to samo mi się pokierował. Była sytuacja taka, że miałem tylko jednego funta w kieszeni i widziałem bezdomnego, który siedział sobie tam, tam jest taki market, Azda jest w Anglii, znany. I em, ja nie lubię chodzić na zakupy. Więc jak chodzę, to rzadko. I, całą, I kupuję ogromną, ogromną siatę, ogromny, ogromny wózek. Żeby wózek wziąć, trzeba funta włożyć. Bez, bez funta nie, wózka włożyć nie da. Wziąć wózka nie da, bez funta. I teraz tak. To jest niesamowita sytuacja, bo idę w kierunku wejścia do Azdy. Pra, widzę tego, tego bezdomnego, który jest oparty o filar. Wkładam rękę do kieszeni i widzę, że mam funta. I teraz tak. Pytanie takie. Albo nie będę dzisiaj jadł, bo nic nie mam, a muszę kupić wszystko, bo nie będę kupował po troszku. Nie było tej analizy, że, można by to, że muszę sobie troszkę kupić, bo ja nie lubię ten. Albo dam temu człowiekowi tego funta i nie będę dzisiaj jadł, i nie zrobię zakupu, albo mu dam. Ale ja panu Bogu powiedziałem, że nigdy to, co obiecałem, wszystko dotrzymuję, bez na to, jakie tam są sytuacje. Nigdy nie zostawię żadnego biednego potrzebu, bez funta. Dlatego zawsze ta garść była tym razem był raz. I teraz krótka decyzja. Albo robię zakupy, które muszę zrobić, albo daję mu tego funta. I przechodzę. Idę sobie i tak. Ten, ten bezdomny tutaj siedzi, wejście jest tutaj, ja sobie tu idę. Idę i mówię tak. Boże, dam mu tego funta. Na, na niedożywionego nie wyglądam. Jak jeden dzień nie zjem, to nic mi nie stanie. Daję gościowi funta I w, i w tym samej sekundzie wychodzi pani. Z Azdy. Podchodzi do, tu są wózyki, podchodzi do wózyków, wypina jeden wózek i wraca do Azdy. Ja mogę zrobić zakupy. Nigdy jej nie widziałem. Co, wypięła i zostawiła? Wypięła pani, to jest dokładnie ten sam Wyszła moment. Wyszła wypiąć tylko? Wyszła, to jest ten sam moment. Wręczam człowiekowi tego funta, mhm. patrzę w sięgu, bo wiem, że nie będzie zakupów. Idzie pani, nie wiem dlaczego ja nie cofam od razu. Podchodzi do wózyków, wypina jeden wózek i wraca. Nigdy więcej jej nie widziałem. Nigdy więcej jej nie widziałem co jaś. I takich rzeczy. To, to, to są to są Tak, to są konkretne cuda, które mają miejsce, i yy, jest mnóstwo tego, te, tego typu rzeczy. Bo konkretne odpowiedzi na konkretne pytania. Konkretne odpowiedzi. I, 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 I z komunią świętą. Z przyjmowaniem komunii świętej. To jest Te wszystko, wszystko, Oczywiście. Mnóstwo. Jak ktoś. No, nie wiem, czy tak można powiedzieć, właśnie, ale. Jeden z ojców tak powiedział kiedyś, że. No, też widzisz w to, to w co wierzysz. To oczywiście można by to krytycznie skomentować, ale chodzi mi o to, że w tym powiedzeniu jest ta prawda ukryta, że jak wierzysz, jak idziesz za Bogiem, no to, to będziesz oglądał takie rzeczy. A po drugie też. Trzeba, trzeba to przyjąć, że wszystkie te rzeczy, takie też nadzwyczajne, których też doświadczałem wiele razy, i to bardzo wprost, namacalnych, są te rzeczy chlebem powszednim, w sensie, że dla człowieka, który wierzy, tak dla Jezusa, bo apostołów, to nie ma w tym nadzwyczajnego niczego. W tym znaczeniu, że okej, okay, my to nazywamy cudami, jakąś łaskami, ale no po prostu wiesz, ku czemu idziesz, ku życiu wiecznemu, i jakby tak jak mówiłeś na początku, o świecie duchowym, że on się przenika z tym materialnym, więc. Gdzie mają miejsce takie sytuacje? Nie, 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 może nieracjonalne, z, prawda? Z punktu tak. widzenia, no właśnie, racji, jakiejś logiki, ale mają miejsce i jesteśmy tego świadkami. I naj, najpiękniejsze jest to, i z tego sobie zdałem sprawę, i tym żyję, że mamy Ojca w niebie, wszechmogącego. I żeby sobie zdać sprawę ze znaczenia tego słowa, bo my sobie chyba nie zdajemy zawsze sprawy: wszechmoc to jest wszechmoc. On ustanowił wszystkie prawa. Wszystko może zmienić i na wszystko ma wpływ. Jeśli zechce, to zatrzyma prawa fizyki w danym punkcie. I to są te. I, i no żyć tym po prostu. Nie bezczelnie i zuchwale to nadwyrężać, ale mieć świadomość, że jeśli będzie potrzeba, to ta interwencja będzie, jeśli to się przeciw naszemu zbawieniu. I wierzyć w to. Całkowicie wierzy. I, I bez względu na wszystko, ja to będę zawsze y, wszystkim powtarzał, bo chłopakom w grupie to też zawsze mówię wszędzie, gdzie jestem, żeby y, naprawdę to zawierzenie Panu Bogu robić całkowicie. W pełnej ufności i żyć we wdzięczności. W nieustannej wdzięczności i dziękczynieniu Panu Bogu. Od samego rana do samego wieczora. Żyć i wszystko, wszystko przenikać. Wszystko przenikać Jego obecnością. Mieć tą świadomość, że jest tu i teraz. Wszystko może. Wszystko może zmienić. Niezwykłe. My mamy wiedzę, oczywiście, uczymy się, jak ale... ale to są to one prawa ustawy My tylko wykorzystajmy, dajmy się, żeby z nami się posłużył dla swojej chwały. Niezwykłe to określenie, nie ojciec wszechmogący. I chyba z tym zostawimy naszych słuchaczy, wszystkich, którzy będą to oglądać, właśnie, żeby myśleli o tym, jak się zwracamy do stwórcy, że jest ojcem. W dodatku, wszechmogący mi wszystko może i działa we wszystkich przez wszystko, jak chce, więc dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja lubię. Sebastian, dzięki wielkie. Ugrabaj, ugrabaj.